zaczął. Nie, nie. Nie możemy dać się Szanowni Państwo, droga młodzieży. 11 listopada to dzień, w którym Polska odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli. W tym roku obchodzimy 105. rocznicę tego ważnego dla Polaków wydarzenia. Niewiele jest narodów, które z taką niezłomnością, pomimo niezliczonych cierpień i doznawanych klęsk, nie traciły nadziei na odzyskanie niepodległości. Wydarzenia walk o wolną ojczyznę i odbudowę państwa polskiego dla młodych pokoleń są już historią. My, współcześni Polacy, spadkobiercy wolnej Polski, znajdujemy się w nieporównanie lepszej sytuacji niż nasi przodkowie sprzed 105 lat. Dlatego jesteśmy winni tym wszystkim, którzy złożyli najwyższą ofiarę, własne życie, by kultywować ich pamięć. Szanowni Państwo, hymn Rzeczpospolitej Polskiej. Szanowni Państwo, rozpoczynamy drugą część dzisiejszych obchodów. Proszę o zabranie głosu burmistrza miasta Nowy Dwór Mazowiecki, pana Jacka Kowalskiego. Szanowni Państwo, poczty sztandarowe, czcigodni księża, władze samorządowe, radni miejscy, powiatowi, panie starosto, panie panowie oficerowie Wojska Polskiego, panie komendancie policji, Straży Pożarnej, Zawodowej, Ochotniczej, drodzy harcerze, młodzież szkolna i mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego i ci goście, którzy zechcieli dzisiaj tu razem z nami świętować 105. rocznicę odzyskania niepodległości. Stoimy w miejscu szczególnym. Miejscu, które od prawie 10 lat już uświęca naszą wspaniałą, choć bolesną, często krwawą historię poprzez osobę głównego twórcy naszej niepodległości z 1918 roku,
marszałka Józefa Piłsudskiego. To w jego osobie personifikuje się cała grupa bohaterów tamtych czasów, którzy nie pomni na różnice dzielące ich polityczne poglądy na przyszłą Polskę, wykorzystali sposobność dziejową, konflikt między zaborcami do tego, żeby z powrotem po 123 latach na mapie Europy i świata zabłysła biało-czerwona. To marszałek Piłsudski, to Dmowski, Daszyński, Paderewski, Korfanty czy Witos. Te nazwiska często upamiętnione tu w tej części, starej części miasta, przypominają nam i stają się dla nas wzorem działania, jak należy postępować, żeby najważniejszym przykazaniem i najważniejszą partią dla nas była Polska. Tak wtedy zrealizowali swoje dzieło. Dzięki temu możemy żyć w wolnej i niepodległej ojczyźnie. Marszałek Piłsudski mówił 5 lat już po odzyskaniu niepodległości, że Polacy chcieliby, żeby niepodległość kosztowała 2 grosze i 2 krople krwi. To miejsce, ta przestrzeń pokazuje, że Polacy przelali tej krwi zdecydowanie więcej. I ta nasza cecha typowa dla Polaków, że w obliczu zagrożenia potrafimy się zjednoczyć, jest tu upamiętniona. Tu mamy upamiętniony rok 1918, czy wojnę polsko-bolszewicką, niedaleko obronę ojczyzny z 1939 roku, czy wreszcie trudne czasy totalitaryzmu i walki z komuną, z skwerem Solidarności tuż za nami. To cała piękna, ale jak powiedziałem, często bolesna historia naszej ojczyzny, z której musimy wyciągać wnioski. My musimy zrealizować testament naszych ojców, założycieli ojczyzny, czyli pokazać jedność narodową. Nie wykopywać rowy między sobą. Ksiądz pięknie mówił na kazaniu o tym, co się dzieje, ale też pokazać, że potrafimy jako Polacy zjednoczyć się. Nie wypisywać wszędzie hasła Bóg, honor, ojczyzna, bo one są ważne. Ale ważne, żeby one nie były tylko i wyłącznie na sztandarach, ale także były w naszych sercach. I żeby były realizowane w życiu codziennym. Żeby patriotyzm nie był tylko i wyłącznie na pokaz, ale był realizowany w codziennym życiu. To zarówno w tym wymiarze państwowym, patriotyzm wobec naszej najjaśniejszej Rzeczpospolitej, ale także w tym lokalnym, wobec naszej lokalnej społeczności. Wczoraj ksiądz proboszcz na kazaniu, znaczy czytanie wczorajsze, akurat wypadło przykazanie miłości, więc mi się to bardzo spodobało, bo ono jest bardzo ważne w naszym życiu codziennym. Żebyśmy miłowali bliźniego, żebyśmy z sympatią i serdecznością patrzyli Polak na Polaka, bo razem tworzymy tą wspaniałą ojczyznę i razem realizujemy testament tych wielkich założycieli naszej niepodległej z 1918 roku. My dziś nie musimy, tak jak oni, walczyć. Musimy tylko budować przyszłość naszej ojczyzny. Tą przyszłość ekonomiczną, ale też wydarzenia zewnętrzne pokazują, że musimy też dbać o bezpieczeństwo. Już starożytni mówili, si vim pacem parabellum, czyli chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Może trochę inaczej bym to przetłumaczył, chcesz pokoju, bądź gotowy do wojny, bądź przygotowany na wojnę. I my dzisiaj też jesteśmy zobowiązani do tego, żeby czuć się bezpiecznie, żeby nasza ojczyzna była bezpieczna, żeby nasze wojsko mogło nas bronić, nasze służby muszą być wspaniale wyposażone, przeszkolone, a jestem pewien, że to jesteśmy w stanie zrealizować. Jeszcze raz serdecznie w tym miejscu wyrażamy wdzięczność naszym założycielom naszej ojczyzny, naszej niepodległości sprzed 123 lat. Chwała bohaterom. Następnie proszę o ustawienie się pozostałych delegacji.
Szanowni Państwo, uroczystość dobiegła końca. Dziękujemy Państwu za przybycie i udział w dzisiejszej uroczystości.